Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Domanu, a to jest ostatni film w tym roku poświęcony retro grom. No bo FIFA 19 już zdycha, FIFA 20 jeszcze nie ma, ale za to 18 wciąż siedzi w napędzie wielu graczy i lada moment skończy przecież 2 lata, a mimo to wciąż cieszy się dość sporym zainteresowaniem, chociaż akurat przez kilka ostatnich miesięcy liczba dostępnych kart na rynku Xbox One sporo spadła ze 120 tysięcy do ledwo ponad 50. Jednocześnie nie wiedzieć czemu, ale tych kilka miesięcy temu zapomniałem odebrać nagrody za jeden bądź dwa mecze w Squad Battles, więc tym razem liczyłem na drobne szczęście. Jednakże w pierwszej paczce nie było nic ciekawego, w drugiej było także całkiem nudno, a w trzeciej paczce było jeszcze gorzej. Ogólnie myślałem, że jeżeli w 19 co chwila trafia się potężną kartę, to w 18 po tych niemalże 2 latach od premiery w co drugiej paczce dostaniemy Messiego albo Ronaldo, jednakże jak widać, jednak nie. I to trochę szkoda, no bo bardzo lubiłem animację paczek z tej gry. Moim zdaniem Lockout w 18 był jednym z najlepszych, albo nawet i najlepszym. Natomiast idąc dalej, dodatek Mistrzostw Świata także cieszy się wciąż sporym zainteresowaniem, a ja sam mam w nim bardzo potężny skład, który wszyscy aktywni gracze byli w stanie zbudować w dość krótkim czasie i to za niewielkie pieniądze. Jednakże ja tym razem jestem zainteresowany wyłącznie zwykłą drużyną w Ultimate Team, której poświęciłem dość sporo czasu handlując, no i wartałoby w końcu nią zagrać, bo przecież realnie pierwszy mecz w 18 rozegrałem dopiero po kilku miesiącach od premiery i cały czas jestem w najniższej lidze, bowiem będąc na przełomie kwietnia i maja, no nie chciało mi się już bawić w jakieś awanse, więc grałem tutaj głównie w FUT Champions oraz ze znajomymi. No a dzisiaj, by dokonać finalnego zniszczenia, zagram moim pierwszym składem ikon w jedynym meczu online, który mi pozostał, a konkretnie jest to szybki towarzyski mecz online w Ultimate Team. No a więc cóż, siadamy w fotelach, zapinamy pasy i startujemy. Zabawmy się w jasnowidza. Przewiduję, że mój rywal ma 4 ikony w swoim składzie. I są 4 ikony. Przypominam, że w FIFA 18 w styczniu każdy gracz otrzymał od EA właśnie te 4 ikony w prezencie. Tak po prostu, nie wiadomo dlaczego, więc jeżeli nie byliście od stycznia w tej grze, to możecie do niej zajrzeć i pobawić się tymi zawodnikami. Co to miało na celu? Nie wiem, ale my już gramy. I ruszyła maszyna, rozpoczyna Ronaldo Nazario i możemy jechać z tym meczem, tylko że na starcie już mi się w nim nie podoba ta oprawa, bo tu jest jakaś mgła, jakieś przyciemnienie, ale właśnie w tych meczach towarzyskich lubi sobie czasem nawet popadać deszcz i to jest ich minus, a tymczasem Ronaldinho, spróbujemy tutaj zakręcić się i strzał z dystansu, poprzeczka. Tak chyba będzie częściej w tym meczu. Gubi się mój przeciwnik dość poważnie w obronie, ale nam to raczej nie grozi. Ronaldinho, spróbujemy rainbow i strzał przewrotką, ale Van der Sar stoi na posterunku. Ronaldinho, teraz próbujemy podejść przeciwnika z drugiej strony. Jeszcze raz El Tornado plus strzał z voleja, ale znowu zabrakło centymetrów. Już odruchowo przy tym rzucie rożnym przywołałem sobie zawodnika, żeby podbić piłkę na przewrotkę i wrzucić, ale przecież to tutaj nie działa, więc zrobimy inny schemat i Henry pięknie podkręcił na długi róg, ale Van der Sar, no to jest drugi najlepszy bramkarz w tej grze, zaraz oczywiście po Farmanie. Rozpędza się na skrzydle Roberto Carlos, mój rywal zostawia bardzo dużo miejsca, no a do tego ma formację tylko na 3 obrońców. Spróbujemy teraz przerzucić piłkę na prawe skrzydło, Patrick Vieira i Rafinha zablokował jakimś cudem, chyba piszczelem ten strzał. Wygrał główkę Henry do Hulita, będzie strzał z dystansu i znowu słupek, no po prostu ten mecz jest niemożliwy. Ronaldo Nazario do 3 razy sztuka, El Tornado plus volley w 18, to też działało, ale Van der Sar dzisiaj... Oj, ciężko się gra na niego. Ruud Gullit w końcu 1-0, aż nie wierzę, że coś tak banalnego wypaliło, no bo przecież to są dobrzy zawodnicy, a mimo to i strzały z voleja po El Tornado, i inne strzały z dystansu blądowały, a to na rękach bramkarza, a to na słupku, a tymczasem Ruud Gullit proste, rainbow i gol. Gullit do Auriego, 2-0, aż nie wierzę, że to wpadło, bo to było takie typowe 19-kowe uderzenie bez żadnego namysłu, ale 2-0 to 2-0. Do przerwy oddałem 16 strzałów, z czego 10 światło bramki, podczas kiedy mój rywal uderzył 0 razy i miał raptem 38% posiadania piłki, więc wydaje mi się, że ten mecz jest głupi. Henry, ale zbyt wysoki pressing zakłada mój rywal i to jest Thierry Henry z klasycznym drivenem, no i to jest coś, co lubię najbardziej w FIFA 18. Henry, strzał po ziemi i mamy już 3-0. Nie wiem, co robi mój przeciwnik, ale wygląda trochę, jakby nie ogarniał przycisków. Może to jest po prostu małe dziecko, a tymczasem spróbujemy tutaj uderzyć Ronaldo Nazario.
Patrick Vieira wychodzi na skrzydło, to nie jest zbyt często spotykany obrazek, a w pole karne wbiega Ronaldo, jednak broni Van der Sar i broni ponownie. Rzut rożny na Hulita jest zawsze upi, spróbujemy wrzucić na 11 metr, Ruud Gullit i Van der Sar wybił tę piłkę chyba w kosmos, po prostu ten bramkarz jest niemożliwy dzisiaj. Pędzi Henry, pędzi Henry, pomylił się mój przeciwnik, tu jest szansa na jakiś schemat typu wrzutka na Skorpiona, Ronaldo Nazario. Może spróbujemy teraz czegoś bardziej fikuśnego, bo mamy tutaj przecież dwóch pięciogwiazdkowych zawodników. Ronaldo Nazario, strzał nożycami! No oczywiście, no gdzie on by tam puścił? Obronił i tyle. Henry przegrał ten pojedynek główkowy, ale jeszcze Maldini trafia w słupek nawet w tym meczu. No to jest po prostu niemożliwe. Mamy chyba powtórkę z rozrywki. Ronaldinho, długa piłka do Henry'ego, już tam biegnie po drugiej stronie Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario i pięknie, klasyczna bramka Rabona plus przewrotka, 4-0, w końcu się udało zrobić coś, co planowałem. No gramy czy nie? No, ile mam czekać na to rozpoczęcie? No gramy jednak w końcu. Nie, jednak nie gramy, utracono połączenie z przeciwnikiem. Okej, no 4 minuty przed końcem meczu, więc to było dość dziwne, ale ostatecznie wygraliśmy 4-0 i... Tak zakończyło się całe spotkanie. Nie było dane mi dotrwać do końca, bowiem zabrakło raptem kilku minut, ale co najważniejsze, takich statystyk to ja już od dawna nie pamiętam, bowiem przez cały mecz mój przeciwnik oddał 0 strzałów na moich 31, a to oznacza, że uderzałem na jego bramkę średnio częściej niż raz na 3 minuty, a do tego jego posiadanie piłki wynosiło tylko 38%. I muszę przyznać, że nie grałem w FIFA 18 od wielu, wielu miesięcy, ale to co tutaj zobaczyłem, jest jednak dość zaskakujące, bowiem nie pamiętam, kiedy rozegrałem ostatnio mecz z takimi statystykami i co oczywiste, łatwo można się domyślić, że mój rywal z podobnymi umiejętnościami odnalazłby się w FIFA 19, prawdopodobnie gdzieś na pograniczu 9 i 10 dywizji, do których jakiś czas temu także z ciekawości zajrzałem. No ale cóż, takie jest życie i taki był też ten mecz, który uznaję za najgłupszy, a przynajmniej jeden z najgłupszych w historii tego kanału. No ale to już nie jest moja wina, więc no cóż, teraz pozostało jedynie czekać na odpowiedź, jakie mecze przyniesie potężna FIFA 20. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!